21 grudnia do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Opactwie zawitała niezwykła delegacja, w skład której weszli starosta kozienicki Krzysztof Wolski, pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz gość specjalny Mikołaj. Przywieźli oni ze sobą prezenty, które przygotowane zostały zgodnie z życzeniami zawartymi w listach napisanych przez dzieci i pracowników szkoły. Czy listy zostały wysłane? Wysyłane były listy? Tak, wiem. Czytałem, były bardzo piękne. I dzięki temu przynoszę prezenty. Mówi o siopanie, służą przy słowie, przy słowie. Kuczą, kuczą delikatnej osobie, osobie. Hej, że i na dyna, narodzi się u dzieci na Betlejem, Betlejem. Ale jeszcze takiego pięknego Mikołaja to ja nie chciałam. Naprawdę. Może Mikołaj coś jeszcze chce wiedzieć? A czy pani dyrektor była grzeczna? Wśród przekazanych prezentów znalazły się rower stacjonarny, dwa rowery górskie, rakiety do badmintona oraz piłki. Dziękując za piękny gest, dyrektor placówki Anna Grzesik nie kryła wzruszenia. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich naszych pracowników, ale przede wszystkim naszych wspaniałych uczniów za to, za pomysł, za prezent, za pięknego Mikołaja. Naprawdę jesteśmy wdzięczni za okazanie tej takiej wrażliwości serca, jeszcze tym bardziej przed tak ważnym okresem, jakie są święta Bożego Narodzenia, tak? Radujmy się wszyscy i to jest piękne, za co panu bardzo serdecznie dziękuję, ale też dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatu oraz całej Radzie Powiatu. Bo z tego, co wiem, to wszyscy przyczynili się do tego, aby wam przywieźć takie piękne, piękne prezenty i wspomogli Mikołaja, bo sam Mikołaj by tego nie zorganizował. Cieszę się, że po drodze spotkaliśmy się z Mikołajem. Powiedział, że te życzenia, które do niego dotarły, naprawdę są bardzo ważne. Poza tym my na co dzień śledzimy i w kontakcie jesteśmy z panią dyrektor. Wiemy, że bardzo się staracie, jeżeli chodzi o poziom sportowy, o treningi, o wyniki, o promocję w ten sposób nie tylko szkoły, ale również naszego powiatu. I postanowiliśmy tutaj w ramach współpracy z Mikołajem i dzięki tutaj pani naczelnik i całemu Wydziałowi Organizacyjnemu spróbować w jakiś sposób te wasze życzenia spełnić. I myślę, że te wspaniałe prezenty, które tutaj dzisiaj Mikołaj przywiózł ze sobą, będą tym spełnieniem waszych po prostu marzeń i z drugiej strony możliwością dalszego rozwoju i dalszego promowania, jeżeli chodzi o waszą szkołę, o wyniki i o powiat również. Tylko że Mikołaj powiedział, żeby przy okazji podziękować tutaj zarówno przedstawicielom zarządu, rady, jak i wszystkich pracowników starostwa, którzy starali się w ten sposób współpracować z Mikołajem, żeby te prezenty dzisiaj mogły tu do was dotrzeć i by były takie okazałe i żeby w tym momencie pozwoliły wam później tego Mikołaja na tym reniferze wyścignąć tym rowerem. Mam nadzieję, że ten trening wam w tym pomoże i nie dacie się później Mikołajowi wyprzedzić. Także pani dyrektor chyba tutaj obieca, że te treningi będą naprawdę takie solidne, żeby Mikołaj później nie mógł się z was śmiać, bo myślę, że po prostu nie pozwolicie się mu wyprzedzić. Chciałbym w imieniu swoim, zarządu, Rady Powiatu, pracowników starostwa złożyć wam życzenia zdrowych, spokojnych świąt. Dużo spokoju, również radości podczas świąt spędzonych w gronie rodzinnym, żebyście odpoczęli
I w tym momencie tutaj wrócili z uśmiechem na twarzy, z powrotem do swojej placówki i żebyście się czuli tutaj jak najlepiej. W nowym roku dużo wiary, nadziei, dużo miłości podczas tych swoich spotkań rodzinnych i spełnienia marzeń. Myślę, że to dzisiaj jedno spełniliśmy, natomiast wy macie tych marzeń dużo, dużo więcej. Także żeby te marzenia krok po kroku udawało wam się spełniać we własnym zakresie, jak również przy pomocy wszystkich ludzi dobrej woli. Także wszystkiego najlepszego w nadchodzącym również roku 2022. Też w imieniu tutaj całej społeczności szkolnej dla wszystkich pracowników zarządu, rady powiatu, a w szczególności dla pana starosty życzę przede wszystkim zdrowych, pogodnych świąt rodzinnych, no i satysfakcji z wykonywanej pracy. I panie starosto, trzymam kciuki za to, żeby panu te wszystkie zadania, które pan sobie założył, no wyszły tak, jak sobie pan zaplanował, a jeśli chodzi o naszą szkołę, to jestem przekonana, że pan to tak dopilnuje, że będzie ona w terminie i że wszystko będzie dobrze. I z tego z całego serca panu życzę. A teraz chciałabym jeszcze takimi drobnymi upominkami od nas okazać wdzięczność za te wspaniałe prezenty, które wykonały właśnie nasze dzieci. Na zakończenie wyjątkowej wizyty uczniowie ośrodka w opactwie zaprezentowali gościom jasełka bożonarodzeniowe. W przygotowaniu świątecznych prezentów dla uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w opactwie, oprócz zarządu, Rady Powiatu Kozińskiego i pracowników starostwa, włączyli się również pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.